Dzień dobry, witam was serdecznie, z tej strony Jakix i witam was w oficjalnym filmie z mojej mapy Jakubowo w wersji 0.3. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj przejdziemy sobie Solarisem Urbino 18 generacji trzeciej firmy PMK Jakubowo. Na linii 15 relacje Jakubowo dworzec PKS Jakubowo klepki i z powrotem. Zatem życzę wam miłego oglądania i zapraszam was serdecznie. A zatem zasiądźmy za sterami, odpalmy silnik, zalogujmy się. Co prawda mam dawno po odjeździe, ponieważ już jeździłem, sprawdzałem mapę. Loguję się za pomocą wybierania kierunku. To jest kierunek drugi, klepki, rozkład drugi. Mamy 2 minuty spóźnienia, ale myślę, że spokojnie to nadrobimy. A zatem, tak jak mówiłem, witam was serdecznie na mojej mapie. Witam nowe osoby, które dopiero zajrzały do tego projektu. Jest to mapa, nad którą pracuję już pół roku. Sam ją stworzyłem. Mapa nazywa się Jakubowo. Jestem jej autorem. Wracam po niespełna roku na strefę OMSI. Witam wszystkie osoby, które zajrzały tu z linku ze strefy OMSI. Witam tych, którzy zajrzali z linku z OMSI 2 Polska i z linku z mojej strony, jak i że z strony OMSI.pl, forum OMSI.pl. Zamysł mapy powstał w grudniu 2019 roku, kiedy to tak z głupot pomyślałem sobie, a może by jakąś mapę zbudował, bo dawno nie budowałem. A to był tylko pomysł. I on ucichł. Tam coś tam skubałem. Jakieś tam zaczątki Jakubowa tam powstały pod koniec grudnia. Na początku stycznia. I porzuciłem to. Ale w marcu, kiedy wiadomo jaki był ówczesny czas, z racji siedzenia w domu, wziąłem się grubo za ten projekt, co spowodowało, że po niespełna 3 tygodniach budowy wydałem 0.1 mapy. No i potem po miesiącu znaczy nie, przepraszam, w marcu nie, to, przepraszam, 4 tygodnie budowałem. Na początku maja koniec kwietnia, początek maja opublikowałem pierwszą wersję. Potem 25 maja opublikowałem wersję 0.2. Chyba ominęłem
przystanek. No dobra, już mniejsza z tym, bo teraz już nic nie zrobię. Oj, dzisiaj 28, tak się nie mylę. Tak, 28 wydaje wersję 0.3. To może po kolei. W wersji 0.1 była dostępna linia numer 1, tylko i wyłącznie mały teren, tak. No nic nie było tam zbyt specjalnego. Była tam linia numer 1, która miała 2,5 km długości oraz 9 minut przejazdu. Potem opublikowałem wersję 0.2. Aha, i wracając do wersji 0.1, to tam nic nie było. Tam były tylko hofy i to wszystko, nie było żadnych malowań, nic. W wersji 0.2 dodałem własne malowania, dodałem bilety, polski język, pasażerów, polską monetyzację i linię numer 2, która kursowała Jakubowo dworzec PKS, Jakubowo kościół, która się, że tak powiem, w pewnym momencie dublowała, ponieważ były warianty na staw pętla tam, gdzie jedynka jeździ. Bo jedynka w wersji 0.2 jeździła Jakubowo dworzec PKP, Jakubowo staw pętla. A w wersji 0.3 przebudowałem teren na nowo, dodałem budowy, była przebudowa dworca PKP, a mianowicie wyremontowano pętlę i zburzono stary dworzec. I zmieniło to nazwę na Jakubowo dworcowa pętla. No i wracając do linii 2, linia 2 miała 5 km długości i 10 minut przejazdu. A teraz w wersji 0.3 są dodane aż dwie kolejne linie. Linia 1 międzygminna, to jest 23, kursująca na relacji Jakubowo dworzec PKS Dzierżonów, i linia 15, na którą obecnie jedziemy, a linia 23 ma 7 km, 14 minut przejazdu, a linia 15 jest linią najdłuższą, ale to nie jest linia międzygminna, ponieważ trzyma się w rejonach jednego miasta, a mianowicie Jakub. Najmocniej przepraszam, okno mam uchylone, a widocznie niektórym się nudzi. Linia 15 jest najdłuższą. Kursuje Jakubowo dworzec PKS, Jakubowo klepki, czy klepki, jak tam kto woli. I ma to ponad 9 km długości i 16 minut przejazdu. No i to jest najdłuższa linia. Jedzie kolega z 15. Hmm,
jak budowałem wersję 0.2, budowałem dworzec, to w głównej mierze wzorowałem się na naszym dworcu zabrzańskim, bo mieszkam w Zabrzu, jestem z Zabrza. Co można poznać na przykład po linii 7 i 23, które odjeżdżają z peronu 1C i odjeżdżają z tego samego miejsca jak realny 7 i 23 w Zabrzu. 15 odjeżdża tam, gdzie 3-2 realnie, a w grze to jest stanowisko 3-3A, a dwójka odjeżdża z 3C. Takim urozmaiceniem tutaj dodałem, że jeździmy na linii 15. W pewnym momencie właśnie jedzie przez takie tereny. Więc tutaj trzeba z małą prędkością przejeżdżać. Ale też jak pojedziemy w prawo, możemy sobie zrobić taki off-road, off-road autobusem. Nie jest się ciężko zgubić w tym lesie, ponieważ wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli do wyjścia. I biedne zawieszenie Solarisa. I tutaj mamy Jakubowo dworcowa pętla. Niektórzy znają tą pętlę. Wcześniej stał tam budynek dworca. I pętla była z kostki brukowej, obecnie jest po remoncie. I można się cieszyć nową linią. A teraz, co po niektórzy się zdziwili na samym początku, że jest inne malowanie. Jest nowe malowanie. Inny przewoźnik. Co to się stanęło? A no ZKM Jakubowo upadł w czerwcu tego roku i zarządzanie zajęło się Urząd Miasta Jakubowo. A PMKA Jakubowo przejęło wszystkie pojazdy po ZKM-ie. Wszystkie Solarisy wyremontowano, odmalowano, pomalowano w nowe kolory. Starych pojazdów się pozbyto. Tak się ta mapa. Prezentuje. Oj, oj, oj. Za szybka prędkość. Tak dziwnie skacze autobus na tych wybojach. Nie wiem czemu. Jest tu dużo ciekawych miejsc. Powstała nowa zajezdnia autobusowa. Już nie firma ZKM Jakubowo dzieliła bazę z biurem spedycyjnym. I
jakoś tak powoli się polepszyło z dnia na dzień. To już niektórzy by nie zauważyli zmiany, słuszne zmiany. Drzewka w końcu dałem, żeby nie było tak pusto tutaj. Bo niektórzy by płakali, że o, puste miejsca. I tak jak w innych projektach, ja tą mapę, że tak powiem, tworzę spontanicznie. Ja sobie nie narzucam zbyt dużego toku pracy. Z racji tego, że są teraz wakacje. Co prawda ja z nich nie skorzystam. Ale to jest taki czas, żeby wypocząć. Dlatego strona Jakix Games będzie pracować tylko do 5 lipca. Po 5 lipca zamykam swoją działalność na okres wakacyjny. Także jak jakieś problemy z mapą, to tylko do 5, bo potem jej nie ma. Ani żaden z moich moderatorów. A po wakacjach biorę się za wersję finalną, bo nie wiem, czy mówiłem, że ta mapa jeszcze będzie rozbudowywana. Więc jak po wakacjach, no to zacznę pracować nad nowymi wersjami do mapy Jakubowo. A poza tą mapą mam w głowie pewien projekt, a mianowicie projekt Zabrze. Zbudować miasto Zabrze. No tylko że sam temu zadaniu nie podołam. Potrzebowałbym wsparcia, więc jeżeli ktoś by był chętny do pomocy, zapraszam do współpracy. Proszę się zgłaszać na brief, na stronie na Facebooku Jakix Games albo mailem jakix.games@gmail.com. Dojeżdżamy do Jakubowo osiedla A, które na kolejnych aktualizacjach zostanie przebudowane. Więc w Jakubowie 1.0 będzie dużo objazdów, bo się zaczynają grube remonty. Jakubowo dostało dotacje unijne na remont. Także tutaj całe otoczenie się zmieni. Już nie będzie tak brzydko i staro. Thank you.
zbliżamy się do wiaduktu mojej produkcji, którą zbudowałem z boksów cegłowych. Ponieważ nie miałem takiego wysokiego wiaduktu, żeby pomieścił mi tą górę, dosięgnął do góry i żeby za, dołu i góry, żeby dosięgnął. Więc musiałem stworzyć coś sam. Teraz taka informacja. Tu jest przystanek Głowo, stacja Orlen 2. I tutaj 15 nie staje. 15 skręca w prawo i dopiero tam staje. Dojeżdżamy do końca. Tutaj jest Jakubowo klepki. No, także dziękuję, że oglądaliście. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych produkcji, które tworzę. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, tam jest mapa 0.3 do pobrania. Zapraszam Was do moich innych produkcji. Zapraszam na grupę OMSI 2 Polska, super grupa, serdecznie polecam. No i to by było na tyle dzisiaj. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, jeżeli się spodobało. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Ciao!